Cześć, tu Marta. Mamy koniec czerwca. Pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobimy takie wideo, które zawsze prosicie. Marta, przejdźcie po całym ogrodzie od początku do końca. I dzisiaj zabieram Was na taki spacer. Kwitną róże, wszystko kwitnie, ogród wygląda fantastycznie. Uwielbiam ten moment, także dzisiaj zabieram Was ze sobą. Chodźmy. Zaczynamy po mojej lewej stronie od naszego śmietnika. Tutaj jest wejście do naszego ogrodu i tutaj zaczyna teraz kwitnąć róża Super Dorothy, która w tym roku walczyła z mączniakiem. Tutaj w tej części możecie zobaczyć lilaki, tutaj kwitną wiosną narcyzy, a teraz cieszą nas oczywiście róże, szałwie i supertunie. To ogromne drzewo tutaj to perukowiec podolski, który już zawiązał ogromną ilość peruczek i za chwilę będzie wyglądał jak taki ognisty krzew, bo tak się po angielsku nazywa. I wchodząc tutaj właśnie w ten sposób, trafiacie od razu na mój zakątek cienisty, który w tym momencie jest w słońcu, bo jest bardzo wcześnie rano. Natomiast tutaj jest ten fragment z ławeczką przy drzwiach garażowych. Kiedyś to był garaż, teraz to jest pokój, dlatego to jest takie zabudowane. I tutaj większość dnia jest cień, tylko rano jest słońce, tak jak teraz. Bardzo przyjemne miejsce, klony palmowe, hosty, skimie, a w tym bardziej słonecznym miejscu mamy też supertunię i jest tutaj też hortensja pnąca. Po mojej lewej stronie możecie pójść tam i tam jest taka część techniczna ogrodu, tam zjawimy się na sam koniec. Natomiast jeżeli wchodzicie do naszego ogrodu, to pierwsze co widzicie to właśnie jest ten zakątek, a potem możecie pójść na ganek, wejść do nas do domu albo zobaczyć ogród frontowy. Za mną możecie zobaczyć ganek, jak co roku cieszą na nim supertunie, bubblegum, snowdrift i w tym roku są też tam hortensje bukietowe i szałwie. I obok ganku można przejść sobie tutaj, tutaj mamy ogród frontowy. My nie mamy furtki, bo mamy bramę z funkcją furtki, więc często były takie pytania, gdzie w tym ogrodzie jest furtka. Brama po prostu otwiera się na dwa sposoby. Wchodząc do naszego ogrodu, przywita Was niski żywopłot bukszpanowy, a zaraz za nim bardzo dużo koloru morelowego, brzoskwiniowego, lekko różowego. Tutaj cieszą róże Garden of Roses, taka niska odmiana róż, która bardzo, bardzo długo kwitnie. Tutaj była taka też morelowa piwonia, Edged Salmon. Potem mamy Abrahama Darbiego, a później nowy dodatek do naszego ogrodu, choć nie wygląda jak nowy, są to hortensje bukietowe. Tutaj jest Polar Bear, ale też bardzo dużo powtórzonych limelightów. One się ciągną przez całą długość właśnie całego naszego płotu. Frontowy ogród zaprojektowałam bardzo symetrycznie i tak od fontanny rozchodzi się symetrycznie, rozchodzą się te same rośliny. Tutaj mamy róże Gertrude Jekyll, bardzo dużo jest hortensji, a pomiędzy nimi supertunia bubblegum. Tutaj mam też dzwonek, nie pamiętam, to jest chyba Lodon Anna, który dostał jakieś korby w tym roku. Mam dwie sztuki, jedna jest trzy razy większa niż druga. Pomiędzy są też niskie odmiany hortensji, te, które w zeszłym roku były w donicach, jesienią przesadziłam je właśnie do ziemi. Wiosną widzieliście tutaj, jak kwitły przepięknie piwonie. Obok piwonii są też dwie róże balerina. A tutaj przy samej fontannie co roku sadzę coś innego. W tym roku mamy wilce, mamy szałwię omączoną i są też trawy, które w zeszłym roku były w donicach w tamtej części przy garażu. Najpiękniejsza balerina jest tutaj, tamta mi w tym roku chorowała, natomiast ta wygląda fenomenalnie. Mnóstwo kwiatów, piękna też róża, taka bardzo, bardzo dużo ma tych malutkich kwiatów. I tu znowu mamy powtórzone to samo, czyli gertrudy, hortensje i supertunie. A potem przechodzimy do hortensjowego raju. Tutaj bardzo dużo hortensji Annabel, bardzo, bardzo dużo hortensji Annabel. Hortensję Annabel na tej rabacie połączyłam z różą paszminą, tutaj jest kilka sztuk paszminy, z powojnikami bylinowymi, w szczególności z Arabellą. Mamy tutaj supertunie Snowdrift i supertunie Silverberry. I są też floksy David. Ja w zeszłym roku zrobiłam tutaj parę zamianek, bo te floksy były poprzetykane pomiędzy hortensjami, a teraz je zgrupowałam i one są w większej grupie, także są razem floksy, a potem są już naprawdę tylko hortensje. Natomiast przed hortensjami mam posadzone trawę Hakone Kloa. Tutaj mam dwie odmiany, ale chciałam, żeby one miały taki element leciutko żółty, czy też taki limonkowy, żeby fajnie to miejsce rozświetliły. Hakone Kloa rośnie dość powoli. Ta tutaj już zaczyna wyglądać coraz lepiej, natomiast te młodsze aureole, one tak powolutku się rozwijają.
Jeszcze ciągle kwitną czosnki ozdobne, ambasadory, naprawdę piękny fiolet. Fajnie to wygląda, bo tutaj w tym momencie hortensja i Anabel dopiero mają pąki, więc nie ma tak dużo koloru. Tak fajnie ten fiolet nam wyskoczył. Tutaj jeszcze rośnie jabłonka, a tutaj na dole możecie zobaczyć mnóstwo brunery. Ja zrobiłam tutaj zamianę, wcześniej miałam tutaj jeszcze inne rośliny, ale stwierdziłam, że chcę tej brunery mieć więcej. Ona ma świetne liście, świetnie ten zakątek rozświetla. Za hortensjami Anabel będą jeszcze, znaczy są, rosną od wielu lat hortensje Limelight. One tutaj mają nad nimi górować, ale moje Anabelki są, bardzo mają chęć rośnięcia wysoko. Tutaj mam zarówno strąg Anabel, jak i klasyczną Anabel. Bardzo dużo podpór, żeby się nie wywalały. W tym roku testuję nowe i zobaczymy, jak nam się to sprawdzi, jak przyjdą porządne ulewy, bo zawsze możemy być pewni, że jak Anabelki są w pełnym rozkwicie, mają olbrzymie białe kwiaty, to zawsze przychodzi jakaś konkretna ulewa. Mój ogród podzieliłam na takie małe pokoje. Idea, która za tym stoi, jest taka, że nasz mózg lubi, kiedy nie wie, co się wydarzy. Jeżeli jest oczekiwanie, zainteresowanie tym, co się wydarzy, wydziela się dopamina i bardzo to lubimy. Na tym działają wszystkie social media. Ciekawi jesteśmy, co jeszcze nam wypadnie, kiedy będziemy scrollować. Ale w ogrodzie fajnie to zastosować w ten sposób, że nie wszystko jest widoczne naraz. Kiedy wchodzimy do kolejnych jakby takich pokojów ogrodowych, jesteśmy ciekawi, co się wydarzy. Jeżeli coś jest zasłonięte rośliną, ale widzimy, że prowadzi tam ścieżka, nasz mózg cały aż się tam tego kręci i bardzo mi się to podoba w moim ogrodzie. Ja też utrzymuję swoje zainteresowanie swoim ogrodem, nie widząc wszystkiego naraz. Muszę gdzieś tam pójść, zobaczyć, co się wydarzyło. I tak właśnie powstały u nas te wszelkiego rodzaju przegrody. Tak jak tutaj mamy te kratki angielskie, tutaj za mną możecie zobaczyć różę Bobby James. Jest teraz w pełnym rozkwicie. Fantastycznie wygląda i pięknie pachnie. Przy wejściu na patio mamy jabłonkę spalierową. To jest jabłonka, którą prowadziłam przez kilka lat tak, aby w ten sposób wyglądała. Przed jabłonką rosną róże. Te takie drobniutkie, różowe, to jest róża Heavenly Pink. Piękna, floribunda, prześlicznie wygląda, taki delikatny, różowy kolor. Potem mamy piwonie, potem mamy róże Gertrude Jekyll. A tutaj jeszcze na froncie jest nowa kocimiętka. Ja wymieniłam kocimiętki moje stare, które tutaj bardzo się kładły i posadziłam te takie bardziej zwarte odmiany. Tylko nie pamiętam, czy to jest Cat's Pajamas, czy Persian Blue, któraś z nich tutaj jest. I mamy też rozchodniki, które mam od zeszłego roku. Jestem ciekawa, jak tutaj przy tej wypieczonej południowej ścianie domu będą się zachowywały. Zobaczymy. Jeżeli pokazujemy wszystkie rabaty, to jeszcze rabata pod oknem kuchennym. Mamy hortensje, dwa moje najstarsze bukszpany wielkie. Już cięcie będzie naprawdę niedługo. Tutaj mamy perowskie jest, mamy szałwie omączone i mamy supertunie bubblegum. Powtarzam to połączenie, bo ono mi tak wyjątkowo pasuje. Jeszcze jak perowskie zakwitnie tymi takimi chłodno-fioletowymi kwiatami. Potem mamy tą szałwię omączoną, która kwitnie cały sezon. Supertunia to samo. Uwielbiam to połączenie, chyba nie będę nigdy zmieniać. Idziemy na patio. Przy wejściu na patio mamy walkę paru roślin. Mamy różę Bobby James, mamy różę nową James Galway i mamy winobluszcz. I te rośliny tłuką się o miejsce na przejściu. Ja oczywiście im pomagam, żeby winobluszcz trochę przegrał, bo tak naprawdę wolałabym, żeby to były tylko róże, ale winobluszcz sobie ciągle rośnie, po prostu nadmiar, regularnie, przynajmniej raz na dwa tygodnie wycinam jego pędów, które próbują tutaj zdusić inne rośliny. Niedługo tutaj będzie kwitła też budleja, jest tutaj też sporo donic, bo wiecie, że ja uwielbiam sobie utykać jeszcze więcej kwiatów w donicach. W donicach też są szałwie omączone, supertunie, są też hortensje. Idziemy na patio. Pod oknem wykuszu mamy mnóstwo przywrotnika ostroklapowego i róże boniki. To są moje najstarsze róże, które chyba nie lubią się do końca z tym przywrotnikiem, ale w tym roku wyglądają całkiem spoko, ale dużo pędów mi ostatnio przymarzło. Po mojej lewej stronie możecie zobaczyć nasze grządki wzniesione. Mnóstwo mamy sałat, truskawek teraz do zbierania. Część sałat już niestety idzie w nasiona, jak tutaj możecie zobaczyć, ale ciągle pięknie wyglądają. Ja stwierdziłam, że już zostawię i niech sobie tutaj pozawiązują nasiona, ale tych sałat naprawdę zjedliśmy w tym roku bardzo, bardzo dużo. Zioła już wszystkie, jak widzicie, są naprawdę w wybuchu. Wszystko tutaj jest mega, mega pełne. Tutaj przy mojej szklarni mam zakątek hortensjowy. Przy tym moim tronie. Wy się śmiejecie bardzo często w komentarzach, że to jest mój tron.
I ja czekam na ten moment, jak na tym tronie sobie usiądę, już za moment, bo widzicie, jest mnóstwo już pąków zawiązanych i tutaj będę otoczona kwiatami hortensji. Wszystkie te hortensje zimowałam w tym roku w mojej szklarni w Donicach i one też w zeszłym roku były w Donicach. Pięknie mają pozawiązywane pąki, także to jest naprawdę dobry patent. W dużych Donicach po prostu przezimowanie ich w miejscu, w którym i tak były minusy, ale w jakiś sposób, jeżeli nie ma tego chłodnego wiatru, one dużo lepiej zimują. W małej szklarni w tym roku oczywiście królestwo paprykowe. Mam też parę pomidorów w donicach. W zeszłym roku byłam naprawdę zdziwiona, jak świetnie papryki w tych doniczkach mi owocowały. Także w tym roku powtarzam ten eksperyment, ale wrzuciłam też kilka pomidorów do donic. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Będę je prowadzić nieco inaczej, bo tutaj one nie będą mogły rosnąć tak wysokie, jak w mojej tej drugiej szklarni. Zobaczymy. Ale czekamy, ale chciałam wam pokazać, co tutaj jest z boku. Jasmina zaczyna kwitnąć, tak samo hortensje. Tutaj mamy różę jasmina pnącą, a pod spodem właśnie hortensje, zarówno ogrodowe, jak i bukietowe. Nasze patio oczywiście jest przy ścianie domu, to jest południowa ściana domu, no i tutaj mamy ścianę supertuni, jak co roku powtórzone, silverberry, bubblegum, mamy ciągle powolnik rapsody, on już wiele lat tutaj rośnie, wcześniej był omoshiro, no i oczywiście jeszcze bratki, słuchajcie, ciągle kwitną. Końcówka czerwca, bez problemu, nawet ich nie przycinałam, tylko po prostu je zostawiłam. Zadowolone jak nikt. Bratki są naprawdę niesamowite. Za mną oczywiście jest taras, ale może pokażemy wam go później, a teraz pójdziemy sobie do tamtej części ogrodu. Z patio wychodzimy na nasz drugi trawnik. Tutaj mamy stopień, także przechodzi się też, poziomy się różnią. Tamta część jest wyżej, ta jest niżej. Tutaj mamy różę Winchester Cathedral, a obok jest fajna rabata, gdzie jest bukszpan, brunera, kocimiętka i bardzo dużo bodziszka rozen. Idziemy dalej. Słuchajcie, tutaj mamy hortensje Vanilla Fraise, nowe nasadzenia z gołym korzeniem. Wyglądają, jakby były tutaj dużo dłużej. Na dole są rozchodniki. Tutaj już przekwitający bodziszek i drzewko, które też zawsze jest najwięcej pytań, to jest cyprysik groszkowy, który sobie tak tnę w taką, ale on ma już naprawdę, ma swoje lata. Myślę, że ja go kupiłam, to był taki, także myślę, że będzie miał pewnie roślina tak od małego, to z 20 lat pewnie ma. Tutaj mamy rabatę, na której wiosną widzieliście, kwitły tutaj wszystkie azalie, różanecznik, puchlowice, a teraz kwitną róże. I zobaczcie, ciągle czosnki, ambasadory kwitną. Tu jest bardzo dużo róż, balerina, paszmina, Princess Anne, Jeff Hamilton, Louis Odier. Och, co tam jeszcze jest? Dużo innych róż, może dzisiaj o wszystkich różach nie będę opowiadać, bo wideo byłoby bardzo, bardzo długie. Ale chciałam wam pokazać, jak wyglądają teraz azalie i różanecznik, które są takim właśnie żywopłotem dla moich róż. Jeszcze o, będzie na przykład rutewka Delawaya, która już za sekundkę będzie wybuchała. Tutaj roślin jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i myślę, o których wam mówić. Może tak po prostu zobaczcie, jak wyglądają. A tutaj mamy ławkę z trawnika, przechodzimy na nasz placyk, jest ławka, a wokół ławki ogromna. Ogromna ilość róż. Róże są zarówno za ławką na rabacie i mamy też w donicach. Tutaj jest na przykład róża aprikola połączona z supertunią bubblegum. Mamy też żurawki, a w tle jest naprawdę mnóstwo róż. Nie, zawsze mam ochotę mówić wam wszystkie po kolei nazwy, ale to naprawdę będzie długo trwało. Ale jak już mam powiedzieć jedną nazwę, to jest róża, którą pisze się Blüch przez umlaut, Blüch Wunder, nie pamiętam dokładnie, jak to się czyta. To jest róża gratis, która tutaj wyrosła jak szalona. Naprawdę niesamowita roślina i ona się zawsze tak pięknie wkomponowuje pomiędzy właśnie te takie różne przestrzenie ławkowe. Świetnie wygląda, jakby razem po prostu... powinny razem istnieć. I dalej mamy dokładnie to samo powtórzone. Pokażę wam kolejne miejsce, które jest schowane. Tutaj mamy świerki. Za świerkiem idzie sobie właśnie taka ścieżka, która nie wiadomo, co za nią jest. A za nią mamy grządki wzniesione, w których mam moje dalie, mam tutaj groszki pachnące, schowane nie do końca widać, a jest fajna miejscówka, tam z tyłu są jeszcze groszki jadalne, które można zjeść, a potem mnóstwo kwiatów dali. One potem już są widoczne w dalszej części, bo są bardzo wysokie, rosną około 2 metrów, ich kwiaty widać aż z tarasu. W tym roku dosypaliśmy w tej części żwiru, żeby można było suchą nogą przejść właśnie tutaj do tych grządek, czy tam do kompostownika, który mamy tam właśnie zaraz z tyłu. I tutaj chciałam, żeby też tak ładnie wyglądało. To jest taka rabata, na której jest bardzo dużo ciemierników. Oglądaliście je wiosną, jest magnolia. A teraz widzicie, że za mną kwitną gizelki, czyli Gislaine de Felon, chyba to się czyta, takie róże, ramblery,
które, słuchajcie, tutaj jest taki cień, że ja nie wiem, jak to jest możliwe, że one kwitną, ale kwitną fenomenalnie. Wracamy się na placyk. Tutaj mamy oczywiście ściankę, przy ściance mamy mnóstwo powojników, róż. O tym fragmencie ogrodu opowiadałam Wam tak wiele razy, że myślę, że znacie niektórzy z Was rośliny na pamięć. Mnóstwo różowych róż, Brother Catfael, Eglantyna, First Lady, Natasha Richardson, Maria Teresia, potem mamy Eden Rose, Perowskie, Szałwie, Kocimiętki, Floksy, Łubiny. Tutaj jest wszystko na tej rabacie. A potem, kiedy będziemy przechodzić, przechodzimy w takie zwężenie i ławkę. Tutaj też jest mnóstwo róż i bardzo dużo szałwi. Naprawdę w tym roku wyjątkowo mi się podoba to, że posadziłam tutaj tak dużo szałwi. April Night właśnie przekwitła, ale reszta szałwi ciągle naprawdę daje mnóstwo koloru. Tą ścieżką możecie dojść do naszej altany, do naszej szklarni, ale jesteście zanurzeni w kwiatach. Zapach dzisiaj jest taki, że aż po prostu nie wiadomo, w którą różę wsadzać nas. Coś pięknego. Na tej rabacie naprawdę jest mnóstwo róż. Ostatnio próbowałam Wam te róże tak opisywać na Instagramie, pokazując poszczególne odmiany. Zawsze się pytacie, która jest najlepsza, która najlepiej pachnie. Wszystko zależy i u mnie, jeżeli chodzi o jej lubienie, a zapach też w zależności od dnia jest zupełnie inny. Tutaj jest Sharifa Asma, uwielbiam ją, ma bardzo, bardzo ciekawy zapach. Świetna tutaj na przykład róża z takich niskich, Lavender Flower Circus czy Kurfürst in Sophie. Śmieszna jest po prostu, oh happy day, naprawdę taka róża, która wygląda na bardzo zadowoloną z życia. Tam na obeliskach jeszcze ciągle czekamy, zaczynają dopiero kwitnąć pierwsze powojniki Viticella, także w tym roku dość późno, natomiast zakwitła już w dalszej części te większe powojniki, także zwykle Viticella kwitła równo. Zobaczymy, kiedy będą, ale myślę, że dopiero za kilka dni. Pójdziemy sobie teraz w kierunku mojej szklarni, ale zanim szklarnia, mamy altanę. Na altanie przywita Was róża Laguna, ciemnoróżowa róża o bardzo pięknym zapachu. Bardzo, bardzo go lubię i ona jest taką też terminatorką, chociaż kochają ją mszyce, wyjątkowo ją żarły. Ciągle widzę, że jeszcze na niej siedzą. Świetna róża, muszę ją tylko cały czas podwiązywać, żeby tutaj łatwo się było przedostać właśnie do naszej altany. Ostatnio były takie pytania, czy często korzystacie z altany? My kiedyś korzystaliśmy z altany w każdy weekend. Tutaj było grillowanie, potem sobie siedzieliśmy, czytaliśmy książki i było bardzo fajnie. Jak były imprezy ze znajomymi, to tutaj właśnie zawsze się wszystko działo. A potem zrobiliśmy nasz taras. I trochę te wszystkie funkcje tam się przeniosły, bo teraz jest takim drugim salonem i tak naprawdę to jest miejsce, w którym tylko grillujemy i teraz przejął te funkcje. Natomiast altana tyle lat spełniała funkcję, no jak jakaś większa impreza jest, to rzeczywiście tutaj też się przenosi. Natomiast tak rzeczywiście korzystamy z niej dużo mniej od czasu, kiedy przybudowaliśmy taras. Jest to bliżej domu, wygodnie się siedzi. Tak po prostu wyszło. Ale jak jest duża impreza, to tutaj naprawdę można sporo ludzi pomieścić. Kiedyś mieliśmy tu chyba imprezę na 20 parę osób i naprawdę wszyscy się tutaj zmieścili przy jednym stole. Idziemy dalej. Wychodząc z altany, jesteśmy przy moim różelniczniku Fourni Vals d'Auter, a tutaj widzicie moje ukochane połączenie powojnik Comtesse de Buchot razem z różą Untersenshausen Prinzessin. Ja się nauczyłam wymawiać tę bardzo długą nazwę. Za każdym razem się cieszę, jak ją mówię, bo to jest naprawdę fajny połamaniec. Uwielbiam to połączenie. Powojnik Comtesse de Buchot mam tutaj, obok mnie też jest na śliwce, to jest wszystko powtórzone. Posadziłam jeszcze jeden w tym roku, tak mi się podoba. I przechodząc z altany możemy wejść albo do szklarni, albo przejść do zakątka cienistego. Zakątek cienisty mieści się pod naszym klonem, który ma bardzo limonkowe liście. Jest tutaj bardzo dużo różnego rodzaju funki, czyli host i limonkowych, i ciemnozielonych. No i mamy tą nową ławeczkę, na której sobie można usiąść po ciężkich pracach pomidorowych w szklarni. Myślę, czy najpierw szklarnię Wam pokazać, czy najpierw może pójdźmy w to miejsce, które jest tam. Znowu kolejne przejście. Tutaj mamy taką bardzo ciekawą konstrukcję. Przechodzimy tutaj i mamy tutaj foliaczek. A obok foliaczka jest nowa rabata. Na nowej rabacie posadziłam dosłownie 2 tygodnie temu bardzo dużo host. Tutaj mamy Summon, Substance i
Age of Gold, chyba ta hosta się nazywa, sporo narecznicy Pinderi, czyli takiej paproci pięknej i chcę, żeby tutaj też był taki rozświetlony zakątek. Dosypałam teraz tutaj żwir, wyłożyłam sobie cały foliak też taką włókniną, jedyne miejsce, w którym w moim ogrodzie się włóknina taka znajdzie, żeby tutaj czystą nogą dochodzić po ogórki, po pomidory, bo tutaj bardzo często było błoto i to wszystko się nosiło. Także starałam się w tym roku zrobić to wszystko tak, żeby czystą nogą wszystko do jedzenia do domu można było donieść. Za tymi drzewami jest też takie miejsce techniczne, w którym trzymamy ziemię, trzymamy stare doniczki. To jest po prostu już przy samym płocie, tak upchnięte, ale schowane. Nikt tego nie ogląda. A tutaj mamy naszą szklarnię. W szklarni pomidory rosną dzielnie. Naprawdę sporo już pomidorów jest zawiązanych. Truskawki, słuchajcie, w tych doniczkach, no tak mi się udały. Nie spodziewałam się, że będę zjadać tyle tych truskawek i że tam ślimaki mi ich nie dopadną. Ja miałam taki zawsze problem, że ślimaki mi dorwały, co truskawka już idealnie dojrzewała, to ślimak był pierwszy, był przede mną, a tutaj tego problemu nie ma, więc codziennie rano przychodzę sobie właśnie do jogurtu greckiego, wrzucam trochę właśnie własnych truskawek, trochę syropu klonowego, najlepsze śniadanie. Z boku po mojej lewej stronie mamy ogród z kwiatami ciętymi, tutaj można sobie przejść tą ścieżką. Na tyłach w ogrodzie z kwiatami ciętymi kończy kwitnąć orlaja, ciągle kwitną róże, bo tutaj też mam róże, tutaj mam Ewelin róże na przykład, jest orlaja. Za sekundkę będą kwitły też ostróżki letnie i skabiozy. Piękne pąki już widzę też na moich lwich paszczach. Ja mam w tym roku lwich paszczy bardzo, bardzo dużo. Widzę, że kwitnie też haber buławatek. Piękne są, słuchajcie, dmuszki, brizy. Widzicie, jak one tutaj sobie tak fajnie dyndają. Świetne wypełniacze. No i oczywiście groszki pachnące. One świetnie wyglądają. Już usunęłam lewkonie, bo chciałam zrobić miejsce dla dalii. Także dalie też już zostały tutaj wsadzone. Tak, żeby w dalszej części roku właśnie dalie, kosmosy czy cynie tutaj będą nas cieszyć. A teraz czekamy na te wszystkie lwie paszcze najbardziej, Madame Butterfly po prostu uwielbiam. Dobra, wychodzimy stąd, idziemy do dalszej części ogrodu. Wychodząc z ogrodu z kwiatami ciętymi, widzicie tutaj właśnie Constance Spray, przywrotnik ostroklapowy, bardzo dużo koci miętki, a za mną możecie zobaczyć na śliwce Comtesse de Buchot. Świetnie to wygląda i to jest taki fajny kadr, gdzie widzimy właśnie te powojniki, róże. Tutaj mam sporo róż, Boscobel, Ancient, Mariner. Tutaj są ogromna ilość róż, ale z takich, które rzucają się, to przede wszystkim w oko. Angela połączona z szałwią karadonną, potem mamy róże William Shakespeare, to jest ta taka bordowa, a potem taka duża grupa Boscobel. Ja je po prostu uwielbiam, ślicznie wyglądają, są takie, ach, słuchajcie, normalnie jak wychodzę rano do ogrodu teraz, to mi się czasami wydaje, że jakbym była w bajce, bo te róże tworzą tak, raz, że niesamowity efekt wizualny, a dwa, że taki efekt zapachowy, naprawdę aż uderza do głowy. Po mojej lewej stronie są drzwi do naszej kotłowni, a obok mamy plantery i bardzo dużo roślin w donicach. Tutaj jest chyba wszystko. Są i groszki pachnące, i były jaskry, mamy i poziomki, mamy lewkonie, hortensje, wszystko jest. Ja tutaj sobie testuję różnego rodzaju zestawienia, połączenia. A kiedy przechodzimy tutaj, to już prawie można wejść na nasz taras, to jest moje okno sypialni. I moje okno sypialni, kiedy rano wyglądam, jest otoczone ogromną ilością róż. Ja widzę dokładnie, tak wiecie, nad tymi różami widzę kolejne róże w ogrodzie, więc ekstra to wygląda. Tutaj na dole jeszcze mamy lawendę. Zapach też tutaj jest obłędny. Teraz pokażę Wam. Taras. Na tarasie chciałam Wam pokazać różę, której nie lubię. Jeżeli chcielibyście różę, która ma najgorsze pędy, najgorsze kwiaty i najgorszy sposób rośnięcia, jeżeli chodzi o róże pnące, to róża Aloha. Co to jest, ja się pytam. Ja nie wiem, ja ją zamierzam usunąć stąd, bo co roku ten dziwny pokrój i rośnięcie mnie po prostu doprowadza do szału. Teraz już ostatnio Wam pokazywałam wideo, jak wygląda, ale chyba nie pokazywałam tej części. Tutaj stipy coraz piękniejsze mają czuprynki.
ale ponieważ były naprawdę ogromne ulewy i stwierdziłam, że teraz będziemy jechać na wakacje, to dobrze by było, żeby one jednak były podparte, bo przy naprawdę konkretnych ulewach one czasami mi się kładą, a potem jeździ robot i on mi je przytnie. Więc zrobiłam im takie delikatne podpórki, nie wiem, czy je tutaj widać, z tyczek kompozytowych, żeby troszeczkę się trzymały i właśnie pod wpływem deszczu mi się nie wywalały. Cząstki główkowate już też za sekundkę będą łapały kolor. Uwielbiam Stipę najbardziej właśnie na tym etapie, kiedy tworzy te swoje takie delikatne czuprynki. Zaraz przede mną mamy teraz całe takie lawendowe moje poletko. Lawendy złapały kolor i świetnie wyglądają razem w połączeniu z szałwiami. Wyjątkowo mi się to podoba. W tym roku nie pozwoliłam werbenie patagońskiej rosnąć tutaj na froncie, natomiast werbena patagońska świetnie im przetrwała zimę i zaczyna już kwitnąć powoli, także ale to są te, które właśnie przetrwały zimę. Te, które same się wysiały, są tak tej wielkości na razie. Natomiast tutaj po środku, pomiędzy różami będą właśnie te baldachy, kwiaty werbeny patagońskiej. Niedługo już będę przycinać szałwie. Dzisiaj mam plan po nagraniu naszego wideo przyciąć wszystkie April Night, natomiast te jeszcze mają sporo koloru. Kiedy tylko widzicie, że zaczynają tracić kolor, zetnijcie je nisko przy ziemi i potem już bardzo szybko będą Wam kwitły po raz drugi. Także warto to robić, żeby ten kolor w ogrodzie utrzymać. A my słuchajcie, teraz idziemy do tej części technicznej, tam gdzie jest domek ogrodnika. Chciałam Wam pokazać, jak tam wygląda. Nie ma dla mnie większej przyjemności teraz rado niż zrobienie sobie kawy. Siadam sobie na tarasie, najpierw patrzę na wszystkie kwiaty, a potem idę sobie pomiędzy ścieżkami i chłonę zapach, fakturę. Super, to jest przyjemne, naprawdę warto popracować wiosną, żeby potem tak patrzeć na efekty swojej pracy. Na północnej ścianie naszego domu mamy takie miejsce techniczne, w którym trzymamy przeróżne rzeczy. Pewnie każdy takie miejsce w ogrodzie ma, a to donice, a to ziemia, a to rower, a to drabina. I tutaj mamy też domek ogrodnika. I tutaj mamy wszystko, czyli nawozy, opryski, kosiarkę, spryskiwacze. Tego jest tyle, że gdzieś to się musi pomieścić i super, że mamy takie miejsce. Ja i tak część ziemi czy takich plastikowych doniczek składuję w innym miejscu, ale tutaj wszystko do karmienia ptaków, na przykład te wszystkie karmniczki, gdzieś to trzeba składować, więc to jest wszystko tutaj. I jest to bardzo wygodne też, że ścieżką można dojść, nie trzeba przez błoto. Także tutaj jest część techniczna. Może nie, no, no wiadomo, nie najpiękniejsza, ale mam tutaj cięte żywopłot z cisa. Mamy tutaj moją sosnę himalajską. Pod spodem jest sporo żurawek i tużyc, które tak sobie rosną, bo tu jest naprawdę sucho. Północna część domu i bardzo sucho to nie jest rewelacyjne miejsce, ale sosna himalajska, która jest jednym z moich ulubionych drzew w ogrodzie, świetnie tutaj rośnie. I w ten sposób doszliśmy do miejsca wejściowego. Ja mam nadzieję, że takie przejście z Wami wokół ogrodu pomoże Wam uzmysłowić sobie lepiej, gdzie te rabaty, o których opowiadam czasami w takich konkretnych wideo, są umiejscowione. Och, super, super, że udało się przejść cały. Dajcie mi znać, która rabata w moim ogrodzie jest Waszą ulubioną, która Was zainspirowała do stworzenia czegoś u siebie. Jestem bardzo ciekawa, które te miejsca, są pewne takie, które wiem, że dużo osób lubi, ale może któreś miejsce dla Was było inspirujące, które jest zaskakujące. Także napiszcie koniecznie w komentarzach. Wy to wideo będziecie oglądać 2 lipca, co oznacza, że my tego 2 lipca dokładnie wtedy wrócimy z wakacji. To wideo nagrywamy wcześniej, więc to jest końcówka czerwca, ale też zaczynamy wakacje. Chciałam dać Wam znać, że w wakacje wideo będzie pojawiało się mniej, bo jak każdy, my w kółko pracujemy nad takim kręceniem, a teraz chcielibyśmy też zrobić sobie urlop, także wideo będą pojawiały się w niedzielę na kanale i w sobotę na angielskim, także mam nadzieję, że zajrzycie. Postaramy się pokazać też pewnie kawałek wakacji, może zobaczymy, co nam wyjdzie w te wakacje, ale na pewno chcemy we dwójkę się mocno porelaksować, popodróżować i bardzo cieszymy się na ten taki moment chwili dla siebie. Wam też tego ogromnie życzę, cudownych wakacji. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć już w kolejnym wideo. Jeżeli to Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę, zasubskrybujcie, a ja oczywiście też zapraszam Was na Instagrama, tam relacje pojawiają się codziennie. Do zobaczenia w następnym odcinku.